Spokojnie, spokojnie. Facet ma dość.
Facet ma dość! Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ludzie zawsze... Musisz... Nie powinieneś... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Bo jak mnie zagrać, to musisz nic nie pakować. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień! Tak? Długo, tak? Jak mnie, to a dlaczego? Dać. Bo mnie tu nie ma! Jeśli myślisz, że... Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, Torus kazał mi mieć oko na wszystko. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Na nikim nie można polegać, od co? Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. To się już więcej nie powtórzy. Kiedyś tam... Czekaj... Przepuść mnie, jeśli myślisz, że... Przepuść mnie! Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Mam już dość tej papraniny. To się chyba nigdy nie skończy. W tej historii da się być jednak... Ale nie chciałbym być w jego skórze. Witam. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. Nie można polegać.
A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedynie ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? O to zapytaj już kogoś z obozu Bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Zapewne masz rację. Ludzie zawsze gadają. Zapewne masz rację. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Teraz wiedziałem, że będą kłopoty. Którą chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. Niektórzy nigdzie się nie nauczą. Nie chciałbym teraz być w jego służę. Tak długo jak mnie to nie trzyczy, nie wierzyć we wszystko. To się... Widzę, że znasz się na swoim fałdzie. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany i finansowo. Oczywiście świry pokroju Świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby Świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. Ludzie zawsze gadają. Jak stoisz z pracą, kowalu? A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi głowy. Mnie to nie dotyczy. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. To się chyba nigdy nie skończy. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Mam zdolność, paplaninie. Pogadajmy lepiej. Pogadajmy lepiej o czymś innym.
powinieneś wierzyć we wszystko. Nie powinieneś wierzyć od ciebie. Powinieneś wierzyć we wszystko. Ludzie zawsze gadają. Od razu wiecie. Musisz uważać na to, co mówisz przy obszy. Ciągle szukasz kłopotów? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie powinieneś. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Niektórzy już więcej nie uczą. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie powinni wiedzieć. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Daj mi spodnie kopacza. Dobry wybór. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Pokaż mi swoje towary. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Skończ tę paplaninę, co? Pewnie masz rację. Dlaczego musisz uważać tak na to, co dzieje? Mówisz przy obcych. Ja tam się nie mieszam. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Chciałbym być teraz w jego skórze. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Kiedy? W dzisiejszych czasach nikim nie można powiedzieć o co. W czasach na nikim nie można polegać, od co? Schowaj broń! Facet ma dość! Czekaj. W dzisiejszych czasach na nikim nie... Wiedziałem, że będą kłopoty. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Kiedyś takie sprawy załatwiałeś. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Ile razy? Od razu wiedziałem. To się chyba nie No już! Czas, kiedy takie sprawy załatwiałeś. Hej, ty! Czego znowu? Pora udowodnić, że jesteś prawdziwym przyjacielem. Marne 10 bryłek rudy i wszystko będzie w porządku. Co ty na to? W dzisiejszych czasach na nikim nie można... Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Mam listę od Jana. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Nie powinieneś wierzyć. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi.
I? Scotty powiedział mi, że nie może się doczekać na twoją walkę z Kirgo. I nie może się doczekać, kiedy staniesz do walki z Karimem. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Wydawał się być bardzo zadowolony. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Wykorzystuję cię do załatwiania własnych porachunków. Ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Jeśli uda ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Ta sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. Niezły z niego wojownik. Musisz porządnie poćwiczyć, jeśli chcesz go pokonać. Bierz się do roboty. Przed tobą jeszcze daleka droga, jeśli chcesz do czegoś dojść w tym obozie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Trzymaj się. Zawsze gadają. Czekaj. Kiedyś takie sprawy. To nie musi odbyć się inaczej. Nie powinienem tej historii mówić, się w nic nie pakować. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Musisz uważać na to, co mówisz przy tym. Nie było. Nie mój problem. To nie było zbyt mądre. Pogadajmy lepiej o czymś. Musisz się do tego nie mieszać. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Nie było zbyt... Trzymaj się. Mam już dość tej paplaniny. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Zawsze. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Tylko zachowaj to dla siebie. Tak długo jak... Może? Kiedyś takie... Tak długo jak... Może? Zawsze to samo. Czekaj. Thank you.
Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Chciałbym zostać ekspertem w otwieraniu zamków. Gdy nabierzesz już trochę doświadczenia, nauczysz się rozpoznawać dźwięk, jaki wydaje wytrych, zanim pęknie. Myślę, że powinieneś sobie z tym poradzić. Słuchaj się uważnie w dźwięki, jakie wydaje otwierany zamek, a nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Prawdziwy mistrz w tym fachu potrafi otworzyć każdą skrzynię, nie łamiąc ani jednego wytrycha.